73-latek z Australii otrzymał czek od Trumpa. Omyłkowo podpisane przez Donalda Trumpa czeki trafiły do Austrii. Miały pomóc Amerykanom w czasie pandemii koronawirusa, ale trafiły do Austrii. Jak wynika z raportu rządu USA, ponad milion przelewów i czeków, przewidzianych w amerykańskim programie stymulacyjnym na czas gospodarczego kryzysu, zostało wysłanych błędnie. Ich łączna wartość przewyższa 1,4 miliardów dolarów amerykańskich. Podpisane przez prezydenta Donalda Trumpa czeki miały być formą pomocy finansowej dla Amerykanów w czasie pandemii koronawirusa. Niektóre z nich trafiły jednak do Austrii. Ponad 100 takich czeków, każdy na 1200 dolarów, zostało już zrealizowanych w bankach, poinformowała austriacka stacja ORF. Myślał, że to żart. Do szczęśliwych odbiorców należy też 73-letni emeryt z austriackiego miasta Linz, który w przeszłości przez krótki czas pracował w USA. Najpierw myślał, że to jakiś głupi żart, zdradził ORF. Bank sprawdził jednak autentyczność czeku, a pieniądze wpłynęły na konto emeryta. Powodem hojnej niespodzianki był najprawdopodobniej problem z bazą danych w amerykańskich urzędach. Mężczyzna w latach 60. Przez 2 lata pracował w Stanach Zjednoczonych jako kelner. Osobny czek z Waszyngtonu otrzymała jego żona, która w USA nigdy nie mieszkała i nie pracowała. Austriackie banki twierdzą, że zrealizowały już kilkadziesiąt takiego rodzaju dokumentów. Czeki dla nieboszczyków. Rząd USA rozesłał czeki do milionów osób potrzebujących pomocy w czasie koronakryzysu. Obywatele USA o rocznych dochodach nie przekraczających 75 tysięcy dolarów otrzymali czek na 1200 dolarów. Pracujące pary zarabiające do 150 tysięcy otrzymały odpowiednio 2400 dolarów. Przez pomyłkę czeki trafiły także do ponad miliona nieboszczyków. Powodem pomyłek jest to, że pieniądze przyznawano na podstawie zeznań podatkowych z lat 2018 i 2019. Jeśli więc podatnik zmarł w późniejszym okresie, to często do jego skrzynki pocztowej trafiał czek lub przelew na konto. Proszą o zwrot minister finansów USA Steven Mnuchin oraz amerykańska skarbówka proszą tych, którzy dysponują nieuprawnionymi pieniędzmi o ich zwrot. W przypadku, gdy czek został zrealizowany, władze sugerują wystawienie czeku na amerykańskie Ministerstwo Finansów. Nie wiadomo, ile osób na to się zdecydowało. Emeryt z Linz obiecał, że przekazane mu pieniądze w dużej części trafią znowu do Stanów Zjednoczonych. Jak tylko znikną obostrzenia w podróżowaniu, chce się wybrać na urlop za ocean, zapowiedział Austriak. Omyłkowo przesłane pieniądze stanowią ułamek z całości rekordowego amerykańskiego programu jednorazowych bezpośrednich transferów pieniężnych. Przegłosowany przez Kongres w marcu pakiet przewidywał przeznaczenie na ten cel 300 miliardów dolarów, do lipca przesłano ponad 269 miliardów dolarów amerykańskich.